Cześć, witam Was w kolejnym odcinku poświęconym tematykom około kryptowalutowym i około blockchainowym. Dzisiaj przedstawię jedno z takich dość nietypowych miejsc, gdzie możemy szukać okazji, które może później przerodzą się w dosyć interesujące projekty. To miejsce już raz przedstawiałem na jednym ze swoich filmów. Nie spotkałem się wcześniej, żeby ktoś tam zaglądał w celu wyszukiwania jakichś ciekawych projektów, dlatego może przedstawię je bardziej dokładnie w tym filmie. Zapraszam Was do obejrzenia tego materiału. Miejsce, które chcę Wam przedstawić, to właśnie sekcja Auditing, znajdująca się na GitHubie organizacji Ethereum Commonwealth. Jest to miejsce związane bezpośrednio z projektem Callisto Network. I tutaj znajdziemy projekty oparte o platformę Ethereum, czyli w większości projekty tokenów typu ERC20, które planowane są do poddania audytom. Audytom głównie bezpieczeństwa, czyli zanim taki projekt zostanie umieszczony właśnie na blockchainie Ethereum, część tutaj osób odpowiedzialnych za ten projekt dochodzi do wniosku, że warto może byłoby go przeprowadzić audyt dla tego projektu celem uniknięcia jakichś większych wpadek, które później mogą się pojawić podczas właśnie czy to ICO, czy może jednego z airdropów. Dlatego myślę, że to jest ciekawe miejsce, które da nam jakiś obraz tego, jakiego typu projektów można się spodziewać w najbliższym czasie na platformie Ethereum. I jak to wygląda? Są tutaj zgłaszane właśnie kolejne projekty w sekcji Issues. Możemy sobie również zobaczyć, ile tego typu projektów zostało już przeanalizowanych przez zespół. Jeśli wejdziemy sobie tutaj, właśnie przefiltrujemy przez tą możliwość pokazania jedynie już wykonanej pracy, czyli ten zakładki closed, wybierzemy sobie projekty, które tutaj już zostały przez zespół odpowiedzialny za audyt przeanalizowane. I dzięki temu tutaj na początku pojawiają się komentarze osób odpowiedzialnych za audyt, które zgłaszają swoją chęć w wykonaniu tego typu pracy, określają, ile czasu to możliwe, że im zajmie, i następnie mamy wgląd w raport, co tak naprawdę tutaj znaleziono. Ja na przykład kliknąłem pierwszy z brzegu projekt, który już jest po audycie, Scanned Chain, i na przykład w tym projekcie widzimy, że znaleziono jeden błąd niskiej wartości, niski wpływ na bezpieczeństwo oraz jeden błąd związany z uprawnieniami w tym projekcie. I tutaj też taka może mała sugestia z mojej strony. Projekty, które będą miały jakieś na przykład poważne błędy, na pewno nie tak szybko zostaną wydane, a na pewno jeśli zespół tutaj dostanie informację, że w projekcie są poważne błędy, zdecydowanie będzie musiał zrobić wszystko, aby je usunąć przed potencjalnym wdrożeniem tego projektu na platformę. Tutaj oczywiście możemy sobie również pofiltrować po stopniu istotności. Tutaj również widzimy trzy mniej znaczące błędy. Ale na przykład możemy sobie przefiltrować również po tym właśnie labelu High or Critical Findings, który informuje nas o tym, że w tych tutaj wyszczególnionych projektach znaleziono poważne błędy. I teraz oczywiście może to mieć wpływ na cenę z tego względu, że jeśli taki projekt jest już dostępny w ramach właśnie ICO, jego wartość może spaść, natomiast jeśli taki projekt dopiero czeka na wdrożenie, to na pewno będzie musiał ten czas się trochę wydłużyć w ramach właśnie
naprawy i modyfikacji tego typu błędów. Projekty, tutaj na przykład widzimy jeszcze w tym projekcie UCoin, który został przeanalizowany, widzimy już jeden błąd poważny, high severity issue, dwa błędy średniej istotności, trzy niskiej i trzy związane właśnie z uprawnieniami w tym zakresie. I tutaj widzimy właśnie potem następnie opis, na czym te konkretne błędy polegały, w której linii kodu one się znajdują. Także myślę, że takie dosyć ciekawe miejsce, które jakiś tam obraz odnośnie potencjalnych projektów, które będą właśnie uruchamiane w ramach czy to ICO, czy po prostu które będą umieszczane na platformie Ethereum, daje nam obraz o ich jakości i istotności. Czyli jeszcze raz zakładka Auditing, Issue i tutaj odnajdujemy sobie projekty, które są przewidziane właśnie do audytu. Z ciekawych rzeczy, które tutaj miały miejsce, to na przykład analizowany był projekt DAI, czyli jednego z pierwszych, o ile nie na ten moment nadal jednego prawdziwie zdecentralizowanego stable tokenu, oczywiście bezpośrednio związanego z platformą MakerDAO. Również ten token przeszedł audyt w zakresie właśnie tego projektu. Kolejne oczywiście rzeczy, jakie tutaj są do znalezienia, na przykład Smart Contract with Passive Income Function, no, czyli myślę, że projekt, który dosyć ma medialny opis, bo każdy jest w większości zainteresowany dochodem pasywnym. I tutaj taki projekt również przez zespół zostanie przeanalizowany. Inne projekty tutaj przeze mnie znalezione. Na przykład projekt MargiX również jest planowany do audytu. Strona projektu w zakresie właśnie airdropu. W tym momencie ten airdrop dla tego projektu się już zakończył. No, niemniej jednak widzimy, że to jest projekt, posiada również swoją stronę, nawet jest to jakiś roadmap. Także może to być ciekawe miejsce do właśnie wynajdywania projektów, które w dłuższej perspektywie okażą się perspektywiczne lub też które w krótszej perspektywie pozwolą odpowiednio zarobić. Także jeśli chodzi o takie dosyć nietypowe miejsce, to myślę, że na ten moment to już wszystko. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach i zapraszam do następnych odcinków. Dziękuję, cześć.